Dzień dobry, nazywam się Ewa Jaroszyńska. Proszę o skupienie, uwagę, tak? Zajmujecie się projektem bardzo pięknym dotyczącym mniejszości narodowych w Gdańsku. Każdy z Was, każda grupa ma jedną mniejszość, ale to nie znaczy, że nie powinniście mieć pojęcia o innych mniejszościach, bo kiedy się tego nie wiąże jednego z drugim, to trudno jest zrozumieć pozycję i status jednej mniejszości, jeżeli się nie wie ogólnie tego, co się o mniejszościach wiedzieć powinno. Jak myślicie, ile było Polaków do czasu rozbiorów w Polsce? Polaków było około 40%. Polska była wielonarodowościowa. To, że dzisiaj w Polsce jest prawie 100% Polaków, to jest wynik tego, co stało się po II wojnie światowej. Nowego podziału granic, deportacji i tak dalej. Byliśmy tyglem wielonarodowościowym. Mniejszości musiały się odnaleźć, bo nie wszystkie były w ogóle mniejszościami. Tak jak Litwini, którzy byli pełnoprawnym narodem, bo to była Rzeczpospolita obojga narodów, tak? Czyli zmieniły się czasy, zmieniła się sytuacja, ale pamiętajcie, w takim mieście jak Gdańsk, to my byliśmy mniejszością, tak? I dlatego trzeba mieć świadomość tego, co to jest mniejszość, w jaki sposób może stać się mniejszością, skąd się bierze. I dzisiaj przy tym wprowadzeniu i przy spacerze będziemy mówili ogólnie o różnych mniejszościach, o różnych mniejszościach w Gdańsku, tak? Ja mam dla Was krasóweczkę, mały teścik. Nie zapomnijmy, że jesteśmy w szkole, tak? Tak jest. Jak myślicie, co wspólnego ma ten budynek z mniejszościami? To jest siedziba koła Związku Ukraińców i siedziba Stowarzyszenia Litwinów w Polsce. Tutaj te dwie mniejszości mają swoją siedzibę, to jest filia Pałacu Młodzieży. Jeżeli będziecie potrzebowali kontaktów, proponuję szukać tutaj. A szkoła obok, szkoła podstawowa, to jest jedyny punkt w Gdańsku nauki języka ukraińskiego. Więc to są takie miejsca, jak widać, na poboczach, jak widać, nieszczególnie piękne, ale tu można spotkać ludzi, których potrzebujecie. Byliście dzisiaj na Traugutta? Tak. To co tam znaleźliście? Cerkiew prawosławną. A to jest kościół świętego Bartłomieja. Byliście w nim kiedykolwiek? Tak. Co to jest za kościół? Grecko-katolicki. Tak, kościół grecko-katolicki. Czym się różni od prawosławnego? Ja wiem, no. Czym się różni? Bo w greckim to w Bizancji. To wejdźmy do środka, zobaczmy. Wystrój różni się od tego na Traugutta, nie wiem, czy wchodzicie tam do środka. Było zamknięte, tak, bo najczęściej jest zamknięte. Natomiast w zasadzie jest to samo. Jest ikonostas, tak, kapłan się modli tyłem do wiernych. Czyli czym się różni? No, to jest, my mamy straszne problemy z odróżnieniem właśnie prawosławia grecko-katolickiego kościoła. Ja wam powiem tak w jednym zdaniu, żeby to odróżnić. Kościół grecko-katolicki to jest kościół, który unicki, można tak powiedzieć, bo to jest kościół, który w obrządku wschodnim, czyli tym bizantyjskim, odprawia mszę łacińską, czyli dlatego katolicki, tak? Jest to po prostu ta sama wiara odprawiana w innej oprawie. Tak? Czyli różnią się od siebie te dwa kościoły bardzo. Jak myślicie, która mniejszość z naszych trzech uczęszcza do tego kościoła? Ukraińska. Tak, Ukraińcy są w przewadze, w ogromnej przewadze należą do kościoła grecko-katolickiego. Czyli ich można spotkać tutaj, podczas kiedy Białorusinów można spotkać właśnie w cerkwi. A i Rosjan, tak? Natomiast gdzie spotkamy Litwinów? Poszperać w historii. W kościele katolickim. Oczywiście. Pamiętajcie, że Litwa przyjęła przez Jagiełę chrzest. Jesteśmy na ulicy Grobla 3. Dla odróżnienia od Grobli 2, Grobli 1 i Grobli 4, tak? I ten dom naprzeciwko nas to jest numer 1.
bo ulice w Gdańsku są w głównym mieście ponumerowane po kolei, tak? I z powrotem, ponieważ nie mogły się wydłużyć. Ten budynek, to znaczy nie ten budynek, tylko ten numer jest dla nas ważny, zwłaszcza dla mniejszości białoruskiej. To tutaj znajdował się słynny, jedyny w całej Europie Środkowo-Wschodniej Instytut Biblijny. Założony na początku XX wieku, znaczy na początku lat 30., chyba w 1930 roku dokładnie, Instytut Biblijny, który kształcił duchownych zielonoświątkowych. Wiecie coś na temat zielonoświątkowców? Tak? Oto super, jeżeli wiecie, tak? Zbory zielonoświątkowe to przede wszystkim Białoruś. I ten instytut, który tutaj istniał tylko 9 lat, bo został zamknięty przez Senat Gdański, który wtedy był opanowany przez nazistów, w 1939 roku wykształcił prawie 600 duchownych. Czyli właściwie wszystkie zbory zielonoświątkowe, które powstawały wtedy jak grzyby po deszczu, były obsadzone przez ludzi, którzy tutaj zostali wykształceni. To był konglomerat narodów, tu kształciło się 15 narodowości. Pół Niemiec, pół Kaszub, noblista, pisarz, umarł w tym roku. Czy słyszę kto? Günter Grass. To jest jego galeria, to jest galeria Güntera Grassa. I właściwie trudno tu mówić o mniejszościach, bo co możecie powiedzieć o Kaszubach? Jaka to jest mniejszość? Przecież oni tu z dziada pradziada, to co to za mniejszość? Właśnie, to jest mniejszość tak zwana etniczna. To jest, oni tu są od VII wieku, tak? Jeszcze przed wszystkimi innymi byli tu Kaszubi. To w czasie II wojny światowej to było dla nich nieszczęście, dlatego że każda inna nacja, która stąd emigrowała na gwałt jeszcze przed wojną, po 1933 roku, kiedy naziści objęli w Gdańsku władzę, wszyscy mieli gdzie uciec. Polacy mieli jakieś rodziny w Polsce, tak? Żydzi też wyjeżdżali do Kanady, do Ameryki, do Polski. Gdzie mieli uciec Kaszubi? To jest ich ziemia, ich teren. Oni nie mieli gdzie wybyć stąd. Oni musieli tu zostać, bo to była ich ziemia, ich miejsce. I w konsekwencji tego potem mieli albo wybór iść do armii niemieckiej, albo trafić z całą rodziną do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Kto nie zna historii tych ziem, to czasami obciąża potomków tamtejszych Kaszubów tekstami typu Dziadek w Wehrmachcie. Natomiast trzeba wiedzieć, że to była Trzecia Rzesza, a nie Generalna Gubernia. Tutaj albo się podpisało listę, albo się ginęło z całą rodziną. Tutaj nie było wyboru. To nie są zwykłe grafiki. Jak się przyjrzycie uważnie, widzimy tu i Gdańsk, i jakieś spory fantazyjne. Takie dosyć charakterystyczne malarstwo dla pewnego kraju, który znajduje się bardzo, ale bardzo daleko stąd na wschodzie. Jak myślicie, o jaki kraj mi chodzi? Blisko, ale nie. Armenia. Mamy w Gdańsku Ormian, wśród których są artyści plastycy, malarze, rzeźbiarze. I to jest właśnie twórczość jednego z nich. Ja znowu zapomniałam nazwisko, ja muszę sobie sprawdzić w mojej ściądze, żeby nie było. Argishti Agadzanian nazywa się ten pan, tak? Nie do zapamiętania. Nie do zapamiętania, naprawdę. Filkowce Argishti Agadzanian. Właściwie, żeby się czegoś dowiedzieć o Rosjanach w Polsce, w Gdańsku, to powinniśmy się udać na Długie Ogrody. Bo to jest też niesamowita historia. Wyobraźcie sobie, że Piotr I przez swojego przedstawiciela nabył na Długich Ogrodach od prywatnego właściciela, na co Gdańsk niespecjalnie miał ochoty, jako że te tereny były dla obywateli miasta Gdańska, a nie dla obcokrajowców, nabył parcelę, na której został zbudowany Pałac Rosyjski tak zwany, czyli przedstawicielstwo ambasada Rosji, późniejsza ambasada Związku Radzieckiego.
Tak się złożyło, że dokumenty, że ten przedstawiciel dworu, który nabywał tą parcelę razem z dokumentami, płynął do Rosji statkiem. Statek zatonął, przedstawiciel zatonął, dokumenty zatonęły. W związku z tym, kiedy Związek Radziecki potem ubiegał się o ten teren, żeby tam właśnie mieć ambasadę, no to tego terenu nie dostał, ponieważ nie miał żadnych potwierdzenia w dokumentach. Ambasada Związku, ambasada Rosji jest w tej chwili na Batorego. Wiecie, co to za krzyż? Ormiański. Tak jest. Ormiański, krzyż ormiański, paczkar tak zwany. Słuchajcie, on się różni od krzyża katolickiego tym, że w religii katolickiej krzyż jest symbolem męczeńskiej śmierci. A dla Ormian jest symbolem nowego życia. Dlatego na krzyżach ormiańskich zobaczycie roślinne, elementy roślinne, zdobienie roślinne. Z niego rośnie nowe życie. Nazywam się Natalia Małagocka i razem z moją klasą, w sumie tylko z trzema członkami mojej klasy, z 15 liceum ogólnokształcącego na Zaspie. Bierzemy udział w projekcie o mniejszościach narodowych w Gdańsku. Sam projekt nazywa się Opowiedz ich historię. I właśnie dzisiaj jesteśmy na spacerze, w którym mamy przybliżyć sobie jakby historię właśnie mniejszości. I może teraz powiem, dlaczego wzięłam udział w projekcie. Wzięłam w nim udział, ponieważ myślę, że jest ważne to, żeby znać historię miejsca, w którym się mieszka i mnie bardzo interesuje historia Gdańska. Dlatego jest dla mnie czysta przyjemność, żeby po prostu iść śladami tej historii. Agnieszka Szyk, koordynatorka projektu o wielokulturowym Gdańsku, opowiedz ich historię, projektu finansowanego przez program Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG. Program realizowany ze środków Fundacji Batorego oraz Fundacji dla Dzieci i Młodzieży. Do projektu zaprosiliśmy 8 szkół gdańskich ponadgimnazjalnych. Pracuje w nim około 40 osób. Nazywam się Beata Rogozińska, uczę w 15 Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku i dzięki Agnieszce Szyk wzięliśmy udział w projekcie Opowiedz ich historię wielokulturowy Gdańsk. Nie wiem jak młodzież, ale ja się bardzo wkręciłam. O wielu rzeczach nie miałam pojęcia, o których się dowiaduję teraz. I myślę, że ta moja grupa też skorzysta. Nie wiem, czy nam film wyjdzie, czy nie, ale do tej pory jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Dziękuję Wam wszystkim za aktywny udział, za wytrwałość i za to, że nie patrzyliście na zegarki. Życzę Wam sukcesu w realizacji projektu. No jeszcze, że jesteśmy wspaniali.